Hej moi drodzy, witam was serdecznie z tej strony Shiro, witam was w kolejnym odcinku z Drake Hollow. Kochani, naprawiłem delikatnie mówiąc problemy graficzne. No i tak, tutaj po hiszpańsku, nie wiem czy widzicie, ale już mamy oczywiście jakość grafiki na wspaniałą, czyli tryb wyżej, że tak powiem. Tutaj było coś takiego jak capture, framerate capture, czyli zablokowanie klatek. Miałem to tylko na 60. Ja mam monitory 75 Hz, dlatego wydawało mi się właśnie, że to było coś nie tak z tym. No i poprawienie ogólnie kapa na 75 od razu poprawiło płynność rozgrywki. Poprawiłem oczywiście jeszcze dźwięk, bo było definitywnie za cicho, jeżeli chodzi o SFX-y. Muzyka tylko 10 jest podwyższona, więc mam nadzieję, że będzie mnie normalnie słychać. I tyle. Zbuduj kryształ ochronny i zbuduj prosty warsztat rozmaitości. Gdzie my to mamy? Tu jest nawigacja. Mamy jeden schemat. Masz jeden plan. Czy chcesz użyć jeden plan? Tak. Dobra. Odblokowaliśmy. Potrzebujemy czarów 10 i drewna. No to wystarczy tylko się z Bimkiem pobawić chwilę. Bimek. Dzięki za czary. I mamy nasz prosty warsztat rozmaitości, który myślę, że możemy sobie zrobić na razie tutaj. Na razie tutaj. Bimek, idź to robić. I kryształ ochronny. Tylko jak mamy zrobić kryształ ochronny? Chyba to jest w warsztacie do zrobienia. Być może. Dobra. Zobaczmy, co jest w środku. Kryształ ochronny razy 3. Potężny kryształ ochronny niwelujący negatywne skutki działania eteru, czyli pewnie tego, co wchodzimy do wody. Potrzebujemy okruchy świetli kamienia, dobrze powiedziałem, i sznurówki. A zróbmy sobie na razie 3. I czar teleportacji też zróbmy. Ja rozumiem, że już nie mamy nic. Dobra. Panie Kruku. To dobre przeczucie, jakim żywiłem wobec ciebie, jest coraz lepsze. Przepraszam, że cię w to wciągam, ale sprawy przybrały dość dramatyczny obrót. Wokoło wciąż są mandrowie potrzebujący twojej pomocy. Wejdź na latarnię morską na północy i rozejrzyj się. Wypatruj hibernujących mandrów i zbieraj wszelkie plany, jakie tylko znajdziesz. Wróć do mnie, kiedy już się trochę rozejrzysz po okolicy. Dobra. Rozumiem, że tam gdzieś jest latarnia. Jak to wszystko wygląda? Poziom zalewu 7. Czyli możemy się rozejrzeć na razie po okolicy. Ja bym na razie sobie poszedł tutaj. Nie wiem dokładnie, co tu jest, ale możemy się rozejrzeć. Widzę już kryształki, które też oczywiście zbierzemy. Kim ty jesteś? A, tu się możemy wymieniać. Taki pseudosklepik. To jest taki pseudosklepik, rozumiem. Spoko loko. Zbierzmy trochę jagódek, bo to się przyda, żeby nakarmić naszych mandrów. O. Może lepiej nie? O, czar teleportacji. Czemu wy tu ze mną chodzicie? Halo, co tu się dzieje? Czemu wy za mną latacie? Co mamy tutaj? Tu jest już jakaś większa wyspa. Ja bym na razie chciał sobie te małe wyspy pozwiedzać. Na razie małe wyspy pozwiedzać pod tym względem, że... Tam jest duża wyspa? Tak, tu jest mega duża wyspa. No, bo dobra. Idziemy tu. Idziemy tu, bo mnie bardzo to zaintrygowało. Pamiętam, że kiedyś ogólnie na tych wyspach występowały takie korzonki, które się czyściło. I dzięki temu tak jakby... blokowaliśmy sobie... A, my tu byliśmy. Kurde, nieważne, byliśmy tu. Stąd w ogóle przyszliśmy. Dzięki temu blokowaliśmy sobie spawnowanie tych właśnie dziadostw. Oraz wiele, wiele innych. Żyjemy? Przeżyjemy. No to było takie dosyć mocne utrapienie. Dobra, zbieramy sobie krawniki. Trochę jagódek. Czy tu coś jest? Tutaj nie ma nic. Tylko jagódki.
Aczkolwiek wydaje mi się, że coś sobie przypominam z tym miejscem, ale... Ale nie będę na razie wam nic mówił. Dobra, tu jest większa wyspa. Tu był ten domek, więc może sobie oblutujmy go do końca i dopiero wtedy... Mandrake'u, czemu ty za nami latasz? Badaj. Pod X-em mamy różne rzeczy. Idź sobie stąd. Nie można sobie... Aha, dobra. Czyli nie mogę ci powiedzieć, żebyś sobie uciekał. Nie wiem, po co z nami lecisz, ale okej. Rozumiem, że musimy dotrzeć stricte na latarnię morską. Ale mówię, na razie się chcę tutaj rozejrzeć tak trzy po trzy, żeby wyzbierać sobie surowce, bo nie pamiętam, czy te surowce się respiły, czy się nie respiły. A jeżeli się nie respiły, to lepiej już od razu zebrać i mieć spokój. Tu byliśmy. I to było na tą główną wyspę. Przejście, okej. Okay. Nic na dole nie widać, nie widać. Są tylko pałki wodne. Chyba nie ma fall damage'u. Takie trochę ryzykowne było z mojej strony, ale okej. Okay. Stacja paliw. Tu mamy nieodkryte poziom zalewu 7. Zobaczymy, co to w ogóle jest. O, to wybucha? Tak, to wybucha. Dobrze wiedzieć. No właśnie, to są te korzonki. To są te korzonki, o których pamiętałem. To są dokładnie te korzonki, o których pamiętałem. No i to jest poziom eteru. To nie jest poziom wymaganych, że tak powiem, wymagany naszego jakby levelowi. To są po prostu pozostałe korzonki, które tu są. Dobra, zniszczmy sobie je. Widzę, że nam daje to expy. Kartonów z sokiem. Biskotki. Biskotki pewnie są dla tego handlarza. Tu jest jeszcze, czy nie ma? Chyba nie ma. Mandrake! Obudź Manderka. Siema, ziomo. Fioletowy Manderek. Rzemieślnik. 10% efektywności wytwarzania. Fajnie. Ale wracaj do siebie. Znaleziono nazwę Manderka. Czy Drake'a. Co ja gadam? What the fuck, co ja gadam? Dobra, jeszcze 3 fragmenty eteru zostały. Są grzybki. Są grzybki. Pałki też trochę zbierzemy, bo ta pałka się przydaje. Trochę, bo trochę, ale się przydaje. W ogóle nie wiem, czy widzicie, ale mamy po prawej stronie znaczek impostu. Nie, to są nasze znaczniki oczywiście. O, nie możemy tego zbytnio dotykać też. Poziom eteru 2. No i tam jest ostatni. No i gitara. Zobaczymy, co się stanie, jak zniszczymy całkowicie ten eter. Może przyjedzie impost. Wyspa oczyszczona. O, mamy jakiś skarb. Dobra, czarci gnoju. Narta, kij namiotowy oraz spray. Na chwasty. Jak to wygląda? Kij namiotowy 27-26, szansa krytyka mniejsza i blok mniejsza, ale bloku raczej nie będę używał. 26-25. Trochę większy blok. Trochę większa szansa krytyka. Dobra. Myślę, że sobie weźmiemy to. Zazwyczaj w grach MMO unikam broni dwuręcznych, ale tutaj myślę, że się może to przydać nawet. Dobra, pytanie, czy można tu wejść na górę? Można. Jest jakaś skrzynia. Wow, z wyskoku też można walić. Wyrzutnia balonów. To też się może przydać. Jak wyglądają wyspy?
skrytki i jedna notatka. Gdzieś tutaj jest jedna notatka. No i jest notatka. Strona z dziennika poczciwego masona. Niech przeklęci będą heretycy. Do dnia dzisiejszego przed naszym sądem stanęło 5 dusz. Każda obciążona przez dowody spektralne, przesłuchana, po czym wysłana do stwórcy. Niektórzy nazywają takie metody działaniami drastycznymi, ale powiadam im, jeśli nie wyznają swoich grzechów w tym życiu, uczynią to w przyszłym. Kimże bowiem jestem, by żałować potępionym ich losu. Okej. Okay. I tak, notatka przeczytana. Jeszcze jedna skrytka gdzieś została. Ja bym wolał to sklirować, ale... Czy mi się to uda sklirować? Gdzieś jest kamień. No i jest tutaj ostatni surowiec chyba. Tak. No i została jedna skrytka, ale tej skrytki na życie nie znajdziemy, więc... Nawet jakoś jej tam nie będę szukał zbytnio. Dookoła przeszedłem, nie ma, nie będziemy się nad tym zastanawiać. Jak będzie nam tego brakować, to może to kiedyś sobie ogarniemy. No właśnie, tylko tak. Tylko, kochani, tak. To możemy sobie usunąć. Żeby przejść tutaj, musimy przejść przez wodę. A żeby przejść przez wodę, musimy mieć... kryształ ochronny. Więc użyjmy sobie go. Mamy 15 sekund, 16 sekund sobie niewrażliwości. Trzy siostry. Odkryto miejsce. I oczywiście również pod tymi, pod tą wodą, pod tą mgłą znajdują się różnorakie sekrety. Zrespiło? Nie. Jest ten eter. Tego od razu sobie zniszczymy. Ale pierdyknięcie. Świetny kamień. Naprawdę? Nie wyszło? Dobra, wolna jest ta broń. Bardzo wolna jest ta broń. Ma te DPS, ale jest bardzo wolna. Mega wolna. Mega, mega wolna. Dobra, pozbierajmy trochę śmieci. Może jakiegoś manderka jeszcze znajdziemy? Ale nie zadają nam obrażeń, jak nas spadną. Albo jakieś nikłe. Dobra, poziom eteru 2. Czyli zaraz oczyścimy sobie tą wyspę. Chyba ostatnie fragmenty, które tutaj zostały. Ois, poziom eteru ostatni. No i ostatni hit. W ogóle musimy patrzeć też na... Wow! Dropo garłacz i okruchy cyjanitu oraz inne jakieś okruchy. Te kryształki, kochani, służą do levelowania naszych manderków. Oczywiście tutaj sobie również... Ulepszamy tych naszych pomocników. Coś chodzi chyba jeszcze. Coś tłucze. No oczywiście, że chodzi. Tyk. Okruch cyjanitu. No właśnie. O, tu jest kamyczek. Tu jest kamyczek, czyli gdzieś tam również zostało na tamtej wyspie właśnie takie cudeńko. Strzały. Tarpyca, na szczęście chyba zdrowa. A tu mamy skupisko Fibera. To jest to? Ej, ja nie wiedziałem, że my jesteśmy już na latarni morskiej. Myślałem, że trochę nam się jeszcze zejdzie z tym. O, ile lutu. No ale serio, ta broń jest bardzo wolna. Może lepiej sobie... O, w ogóle upijak do maselnicy jeszcze złapaliśmy. Kosa. Spróbujmy. Czy ja tu już wszystko zebrałem? A nóż może o czymś zapomniałem. Jest na górze coś. Jest coś na górze. A widzicie, kurde, jaki sekrecik, no.
Czyli mamy kolejne plany do rozdysponowania. Brak miejsca w ekwipunku? O nie! Oh no, jesteśmy zgubieni. I. Upuść. Nie tak. Nie ten klawisz. Upuść. No szty, kurde, gro jedna. O. Upuść. W sumie to nie tak chciałem zrobić, ale no wyszło to wyszło. Nic nie ma, nic nie ma. Trzeba szukać jeszcze notatki, która gdzieś tutaj ewidentnie jest. Kolejny plan. Notatki nie ma. A czemu ty nie masz nic w ręku? No właśnie. Jest notatka, którą za chwilę przeczytamy. Nie bójcie się. Słomiana miotło też sobie to chyba weźmiemy. Czytaj stronę. Zapisek Sary Howe. Nie wiem, gdzie jestem, ale wiem, kim byłam. Nazywam się Sara Howe. Byłam uczennicą akuszerki, córką i siostrą, wierną panu naszemu. Zapisuję tu historię mego życia, najwierniej jak potrafię, dla kogoś, kto te zapiski odnajdzie. Piszę, choć zdaje mi się, że moje dawne życie było ledwie snem. Przysięgam, że wszystko to prawda. Czyli nasza Sara Howe, w ogóle możemy sobie tutaj niektóre rzeczy wytwarzać na bieżąco. Dobra, fajnie. Rakieta. Czy ta rakieta jest nam potrzebna? Chyba nie. Wolę miotłę. I to słomianą. Miotłę. Co my tu mamy? Na górze coś jest? Nic nie ma. Spojrzenie. No i widzimy, że kilka manderków jeszcze jest tam. Na północy. Dały trzy sztuki. Znaleziono hipernujące manderki. Naciśnij M, aby otworzyć mapę. Dobra. Raz, dwa i trzy. No mapa jest dosyć sporawa, moi drodzy. Tak tutaj sobie na początku lukałem. Jakoś tak. I wydawało mi się, że mapa jest mała. Ale nie. Tych manderków jeszcze trochę tu jest. Tych manderków trochę tu jest. Broń się przed najazdem? What the fuck? Czar teleportacji. A czym wszystko zabraliśmy stąd? Chyba tak. A dobra, wracamy. Wracamy. Czy ty możesz mi jakiś prezent? Nadciąga najazd. A gdzie to jest napisane? Where? Czwarty poziom czarta. No właśnie tak pamiętałem, że tu ogólnie są właśnie takie najazdy. Czy wy nie macie jedzenia? Nie macie jedzonka. Teraz dla tej krainy dostępny jest tryb gry wieloosobowej. No nie, na multi grać nie będziemy. Załadujmy sobie to wszystko. Pełny woda, grzyby, wszystko jest. Czyli chłopaki grzybów też potrzebują. Warto o tym pamiętać. Bimek. Uzyskaj premię, otrzymaj dar. Co ty mi dajesz? 30% przeciwko otoczeniu. Dobra, ale co dostałem? Nie mam pojęcia. Panie Kruku. Bez wątpienia udało ci się dowieść, że masz w sobie to coś. A teraz ci powiem, co kryje twoja przyszłość. Odbudujesz to miejsce. Zdarzyło ci się natrafić w okolicy na jakieś plany? Jeśli tak, możesz ich użyć do budowania. Kiedy już trochę rozbudujesz swój obóz, na pewno nie ujdzie to uwadze kadłuków, przyciągniesz ich. Czyli budujesz, pokonujesz kadłuki i to powinno już wyrwać mandrów z ich dziwnego letargu. Przywróć im ich magię. Kiedy tego dokonasz, będą mogli odesłać cię do domu. Tylko tyle i aż tyle. Ostrzegałem, że to może być podróż w jedną stronę, ale wydaje mi się, że jakoś sobie radzisz. Tu masz mały podarek na dobry początek. Jeśli musisz natychmiast wrócić do obozu, użyj czaru teleportacji. A my już go użyliśmy nawet. Dobra. Osiągnij czwarty poziom obozu. A jak to się robi? Aluminiowy kij. A to nam dałeś.
To nam, kochany, dałeś. Użyj składu. Da się. A nie da się. Uhuhu. Kiepski łuk sportowy. To sobie zostawimy, bo ja jednak będę chciał być jakimś tam strzelcem wyborowym. Kiepska narta, kiepski świecznik. To możemy sobie zostawić. Wyrzutnie balonów nie chcę. Garłacza też nie chcę na razie. Jagody czernica. To możemy sobie zostawić. Wszystko. Balony wszystkie też. Ładunki do garłacza również. Dobra. To chyba wszystko. A jakie mamy w ogóle kryształy? Fluoryt oraz cyjanid, czyli niebieski i fioletowy. Momunio powinien być w stanie się ulepszyć. Daj kryształ. No jednak nie. Ale damy mu to. Git, git. Tonio. Tobie chyba też może być kryształy, prawda? Tylko mamy dwie sztuki, to i też tak zbytnio nie poszalejemy. Dobra, ale przynajmniej sobie zwolniliśmy sloty, jest spoko. Jak ten metalowy kij, znaczy aluminiowy kij, wygląda? Jakie ma obrażenia? Czemu ja mam spyskiwacz jeszcze? Tego nie chciałem. A bo to jest jako broń dystansowa. Wow, fajnie. Kryształek sobie zostawimy. I tak, chcę zobaczyć, o ile jest to lepsze. No, taki słabiutki trochę, bym powiedział. Czekajcie, bo jestem nieuzbrojony. Obrażenia wyższe i to aż o 5. Podstawowe też wyższe. Szansa krytycznego więcej, blok większy. To tak Lipton. No to nie wiem, to my te intynki sobie odłożymy. W sumie to też odłożymy. Więcej miejsca równa się lepiej. Dobra, zbudujmy coś fajnego. O, wytwarzanie. Nie. To my jeszcze tego nie mamy? Ej, co jest? Obóz. Status obozu, drzewko technologii. Jak sobie to rozbudować? Poziom drugi zablokowany. Czyli co, musimy jeszcze rozbudować, rozumiem. Musimy rozbudować im jeszcze delikatnie mówiąc bazę. Okej. Dobra, mam jedną gałązkę już. No trochę zabawy więcej by im się przydało. Bo ewidentnie na tym trochę cierpią. Tych gałązek mamy bardzo mało. Dobra. Ty wal normalnie. Ty wal normalnie. Czy już wam mogę rozbudować bazę? Chyba tak. A gdzie są łóżka? Ej, gdzie są łóżka? Czemu tu nie ma łóżek? Co się stało z łóżkami? Gdzie są łóżka do cholery i gdzie są zabawki? Ej, łóżka nam zapierdzielili. Nie no, potrzebujemy gałązek jeszcze więcej. Oh no, anyway. My tu byliśmy? Nie, my tędy jeszcze nie szliśmy. Przy okazji sobie tu porozwalamy trochę drzewek, pozbieramy jagódek. O, dobry plan. Dobry plan. Bardzo dobry plan. Ile gałązek tu dropi. Więcej pałki, no dobra, spoko. Czyli trochę już zebraliśmy tych surowców, ale ja bym sobie jeszcze tu pozbierał te właśnie rzeczy, które tu pozostawały. Tam jest jeszcze jakiś typo, El Typiaro. Jakieś pedeki, w ogóle nie wiem, co dają nam tutaj właśnie levele, poziomy.
Dobra. Pozbyliśmy się dziada. Pozbyliśmy się dziada. Tego samochodu nie ruszaliśmy jeszcze na szczęście. A tu więcej rzeczy nie widzę. Chyba, że coś z tyłu jeszcze. Chyba, że coś z tyłu jeszcze. No są drzewa przynajmniej, sobie też to pościnamy. Te drzewa się przydają. Szkoda, że nie można sobie włączyć ciągłego zbierania, ale no, trudno. Chyba, że jest to gdzieś jeszcze w zapisie rozgrywki. Teraz cały czas chodzę i przytrzymuję klawisz E i jakoś to zbieram. Dobra, pałki zebrane. Chodźmy jeszcze zobaczymy, co jest na szczycie. Nadal mam nadzieję, że te drzewa odrastają dzięki temu, że to zostawiamy. Mogę się bardzo pomylić. Dobra. Nie no, teraz tego drewna będziemy mieć, a mieć. Teraz tego drewna będziemy mieć, a mieć. Mieć i mieć. Chociaż to nie mieć. Dobra, na razie te drzewa zostawiamy, ale tu widzę, że nic nie ma. Tu nic nie ma. Dobra, no to nie zostawiamy drzewek. Którą możemy to zebrać, sobie zbierzemy na legalu i wracamy do bazy. Brakuje im wody. Jedzenie jeszcze mają. Tylko no właśnie. Jeżeli tu jest skończalność, że tak powiem, surowcy, to skąd brać to wszystko? Manderki sobie śpią. Kolejne wyrko. Każdy będzie miał zabałeczkę przed sobą. No i chyba to wszystko. Piłka do jogi, zbuduj wioskę, ale musimy osiągnąć 4. poziom obozu. Ja wam mogę coś dać do picia? Ja zostawiłem. Jagody, zabierz wszystko. Może dam im spray? Na spray chwastobójczy. Ciekawe, jakby zareagowały. Ej, my nie mamy już soku. Nie mamy soku. Nie mamy soku, niedobrze. Niedobrze, niedobrze. Gdzieś tu widziałem błyskotki, tylko nie wiem, czy te błyskotki nie są zaliczane jako... Jako nasz... Jako... Tak, błyskotki są zaliczane jako surowiec. Jeszcze nie zrobiliśmy tego obozu? Budżet na ulepszenie. No tak trochę 2 na 10 bym powiedział. Jak ja mogę to ulepszyć? Jak ja to mogę ulepszyć? Aha. Dobra, weźmy sobie ten może sok. Karton soku. Za 10 błyskotek jeden? No spadaj na szaf. Już mi się odechciało. Kurde, nie wiem jak to ulepszyć. Nie wiem jak zrobić studnie i łóżko. Derki, jak zrobić wam studnie i łóżko? Budżet na lepszenie, poziom obozu. Ale jak? Panie Kruku, proszę mi pomóc. Pomóż. No patrzcie, widzę, że normalnie robi się tutaj miasto. Teraz musisz nauczyć się czegoś ważnego o tym miejscu. Ty i mandrowie, wszystko co cię otacza, żyje w symbiozie. Im dojrzalsi będą, tym większa będzie twoja moc. Oto, co musisz zrobić. Znajdź w dziczy trochę kryształów. Następnie użyj ich, aby dojrzeć mandra. Każdy mandr jest własny na konkretny typ kryształu. Musisz je więc odpowiednio dopasować. No spoko, tylko problem jest teraz taki, że... no. Nie było nas chyba jeszcze... Byliśmy tam jednak, dobra, nieważne. Już wszędzie byliśmy. To już wszędzie byliśmy. No to co, musimy jednak... I tak wyruszyć w trasę. Musimy wyruszyć w trasę, nie ma innej opcji.
Oczywiście Shiro musiał wpaść jeszcze w mgłę. Jak w Rainet Kingu. No i boli mnie też to, że nie mamy tego soku. Nie mamy soku z kroku. Uuu, my tu sporo zostawiliśmy chyba. Albo to się porespiło. Albo to się porespiło, bo widzę, że i tutaj samochód też jest do wzięcia. Co prawda na dachu mnie na pewno nie było, ale... No, chociaż może bym ominął to? Serio? Mogłoby tak być? Bardzo dziwne. Widzę ten przedmiot, który ominęliśmy. Widzę. Spoko, przeżyjemy. Na luzie. W sumie mogliśmy przeskoczyć. A nie, nie mogliśmy przeskoczyć. Nieważne. To nam brakowało. Tego nam brakowało. Dobra. Mamy kamyczki. Cegiełki. No tam są dwa dziki. Czerwone dziki. Moi drodzy, ale. To by było na tyle. Pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i ocenie filmu. Grał do was Shiro. A my się widzimy oczywiście w następnym odcinku z Drake Hollow. Trzymajcie się i do następnego razu. Hej, hej!